Ciszę, Karola, ciszę, no. Marta wydaje mi się zabita bardzo perfekcyjnie. Dzięki za cheersa. Dobra. Aż dwa ciała. Jakie mieliście? Bodzio, jak wyglądała twoja runda na samym początku? No więc ja poszedłem na prawo, download, potem szedłem do admina, upload. To było tyle. I tam zabijesz Murcik! Co? Wojtek, twój, jak wyglądała twój początek gry? Ja wleciałem sobie do weaponsów, później nawigacja, później jakiś questik w O2 i na koniec znowu do nawigacji wróciłem. Ale został znaleziony Jacob. I tam skończyłeś po prostu, tak? W nawigacji, dokładnie. Widziałeś Bodzia, który wbiegał też do weaponsów? Totalnie nikogo nie widziałem. Ja na samym początku downloadowałem i widziałem Wojtasa, który zbiega w dół. Karol, masz mnie rozgrzeszyć. Gdzie zbiega w dół? No z weaponsów biegł na dół, nie? Jak no tak, to na pewno nie jest Patec i ja też, Patec mnie oczyści z dwóch fragów, bo byliśmy przez większość rundy przy sobie, znaczy no ja go oczyszczę może w ten sposób, on mnie nie może, bo ja znalazłem ciało, tak? Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, że na początku rundy widziałem Murcik z Wojtasem, jak pobiegli do góry, później ja pobiegłem sobie w lewo do Upper Engine, bo wybrałem sobie tego puffa do robienia zadanek i potem nie widziałem nikogo. Dobra, poczekaj, Evron, gdzie ty pobiegłeś? Ja jestem na weaponsach. Jesteś teraz w weaponsach, ale jak zaczynałeś rundę? Zrzucałem śmieci i potem poszedłem na weaponsy. Byłem po prawej stronie mapy cały czas. To mi nie pasuje. Zrzucałeś śmieci, ale gdzie zrzucałeś śmieci? W kafeterii? O2. A on 2. Czekaj, Evron. Czyli mijałeś się z Wojtasem i z Bodziem, tak? Na prawą stronę nawigacji poszedł Jacob, Wojtas i chyba Stinchanga. Dokładnie tak było. Tak, jest, byłem w elektrykalu, widziałem Pateca i trąbeczka. No ja wcześniej widziałem. Na samym początku dobra. Widziałem Wojtasa z Murcix i na pewno. Wszyscy, którzy są w nawi, ogólnie wszyscy, którzy są po prawej, są podejrzani. Ciało leżało na wejściu do shieldsów, więc idealnie za kill, węcik i z powrotem do nawi. No, ale to tak naprawdę mógł ktoś wyjść, no nie, kurde, no ciężko. Czyli nie to wiem, Wojtas też. Ja bym tylko obserwował Wojtasa, bo biegał z Murcik na początku, ja ich potem zostawiłem i nagle Murcik nie żyje, więc... No wszyscy, którzy są po prawej, Wojtas, Bodzio, Evron, Stinchanga, ale Wojtas może faktycznie być najbardziej podejrzany. Ja bym po lewej akurat, znaczy tylko... No ja bym jednak skipował. Dobra, czyli to jest Wojtek. Dobra. Ale bez sensu, że to powiedziałem. Lecimy z linii, kurzy mnie. Ta, jestem ciężką datą, jestem 10 na 10, wiem o co chodzi. Wiem jak jest. Marta do mnie napisała, czemu ją ciągle zabijał. Wronik, Bodzio, Patec, Friz. Okej, z kim? Czekaj, ja biegłem z Bodzio z tobą, biegliśmy, ale się wróciliśmy ostatecznie do góry?
Halo. A, sorry, ja zostałem w adminie, a... Ale biegliśmy przez chwilę przez kafeterię, tak? I ty się cofnąłeś, a ja pobiegłem, tak? A to w kafeterii? Nie. No to z kim to było? No, zrobiłem O2 w adminie i pobiegłem do góry, żeby powiedz zrobić drugie O2 i ktoś wiem, tak... Ebronem? Ktoś tak ze mną troszkę długie... Ja troszeczkę byłem, bo ja byłem w adminie, potem poszedłem na górę zrobić drugie O2, ale już było naprawione. No. Ja potem wróciłem się do admina, jak zobaczyłem, że to drugie O2 i kto tam jeszcze był, Evron, na tym O2 drugim? Patet ja był. Ja też byłem. I trąba. I co tam się zadziało? Jest ciało. Zrobiliście O2 i gdzie każdy się rozbiegł? Pamiętacie mniej więcej kto gdzie biegł, w którą stronę? My z patecem przebiegliśmy na dół. Biegliście cały czas ze sobą? Tak, cały czas. Tak. Patec, potwierdzasz to? Kurde, nie wiem. Pani, ja nie poszedłem w lewo Evron przypadkiem? Nie, Patez, ty... Zeszliśmy z O2 na dół, Shieldsy i potem znowu admin. Ty poszedłeś do nawigacji, Patez. Na pewno. Nie wiem, czy z Evronem, ale... Poszliście na prawo. No, możliwe. No do nawigacji poszliście. No dobra. No to tam, gdzie jest właśnie ciało. A to nie, to ja szedłem w lewo. Nie. To był żart, jak chcesz, to był żart. No to musicie... Nie wiem, dla mnie obrażona. Patec śmierdzący jest, Evron no też wiem, troszeczkę. Wiem, ale to nie ja. Ja pierwszy rozbroiłem O2 z góry. Fakty. Ale to było, w nawigacji było, tak? Tak, na wejściu. No to ja byłem... Czas nie żyje? Tak. A my go podejrzewaliśmy, no. A, czyli nawet dobrze, że zginął. W sensie... Musimy teraz wyrzucić impostora, bo inaczej jest przegrana. Tak, trzeba zagłosować. Wyrzucamy Evrona, Chris wszystkie ciała siedzi. Znajduje. No ale przecież z tobą biegłem patę, co mnie chcesz wyrzucić? A nie wiem, sorry. A Steam Changa? Ktoś słyszał o nim całą grę? Na mnie też jest. Wybiegam z elektryka. Na kogo głosujecie? Steam Changa! Steam Changa! Ale to będzie wasz wielki błąd. Wielki błąd. Patecki z Evronem. Nie. Nie wiedzą, że to ja. Nawet nie wiedzą, a zabiłem wszystkich. Nie wiedzieli, że Karol. Szkoda, Karol, że nie pociągnąłeś swoich pierwszych podejrzeń na Evrona po pierwszej rundzie. Bo widziałem, że miałeś, a potem zobaczyłeś. Ale w ogóle, ale najlepsze jest to, że ja zabiłem wszystkich chyba. Evron zabił jedną osobę tylko. Nie, Evron zabił znaczy, mnie. Wiecie co, panowie? Ale dla jedną mnie osobę zabił Evron. Pierwszej rundzie, w momencie, jak zamknęły się drzwi teraz w kafeterii, to było znowu pewne, że to jest Evron po prostu. No ale to już wiesz. Masakra. Cały czas mnie zabijasz jako pierwszą tę. A tylko raz cię zabiłem. Nie. Trzeba było bardziej Evron.